Cześć, witajcie, z tej strony Nexion z przyszłości. A dlaczego z przyszłości? No już tłumaczę. Odcinek, który lada moment zobaczycie, był nagrywany dosłownie chwilę przed moim wyjazdem na livestream charytatywny. No ale właśnie, jak już przy live'ie charytatywnym jesteśmy, to moje ogromne podziękowania dla was za takie wsparcie, jakie okazaliście dla całej społeczności, dla osób, którym wszyscy razem mogliśmy pomóc. Łącznie udało się wam zebrać ponad 250 tysięcy, a kolejna, już siódma edycja livestreama charytatywnego przyniosła kolejną porcję niezapomnianych historii... Bajo jajo! Naprawdę przepraszam wszystkie osoby w słuchawkach, ale po prostu nie mogłem sobie odmówić tej ostatniej okazji do rzucenia plus 30 decybeli na bajojaju. Już przysięgam, że w żadnym wypadku to się nie wyda... Bajojaju! Już teraz naprawdę po raz ostatni. Ja powiem bajo, a wy w komentarzach dobrze wiecie, co macie napisać. Miłego oglądania. Halo, halo, cześć i czołem, kluski z Rosołem. Z tej strony oczywiście Nexion, a to kolejny odcinek z FIFA 21 Ultimate Team na moim kanale. Trochę się zaplułem, wybaczcie. Mój skład, jak prezentuje się na obecną chwilę, no prezentuje się trochę dziwnie. Muszę tutaj poprzestawiać ich z miejscami. Oczywiście Alessandrini wróci sobie z powrotem na rolę super zmiennika, tak jak to normalnie w pełni funkcjonuje. No i skład wygląda tak, jak wygląda. Na jakieś wzmocnienia w nim de facto musimy poczekać do livestreama charytatywnego, który odbywa się już w ten weekend. Pamiętajcie, zaczynamy w piątek od godziny 18. No ale wtedy też dopiero będziemy odbierać moje nagrody za Food Champions i Division Rivals i tak dalej, i tak dalej. Więc przydałoby się zaoszczędzić trochę monet, a nie ma lepszego sposobu na zaoszczędzenie monet niż przewalenie ich w drafcie, prawda? A jeżeli mówimy słowo draft, jeżeli jesteśmy w Bolesławcu, to zapraszam bardzo serdecznie. Dzień dobry, nie wiem czy pamiętacie, ale Hania to ten mały brzdąc, który 3 lata temu nagrywał... Jesteś brzdącem? Tak więc moi drodzy, już na samym wstępie zachęcam do zostawienia kciuka w górę oraz do subskrypcji na moim kanale, żeby nie przegapić nadchodzących materiałów i z tymi łapkami w górę, kurczę, serio, wbijcie ich tutaj trochę więcej, bo ostatnio zauważyłem dziwną tendencję, że o ile wyświetlenia faktycznie trochę rosną, tak tych łapek już nie ma aż tak dużo, więc może spróbujemy wbić tutaj 5000, myślisz, że dadzą radę 5000 zrobić? Muszą. No i lecimy z tematem. Wybierasz karty, ty wybierasz się w całości, mów kogo wybierasz. No najpierw formacja oczywiście. Jeżeli ci mogę powiedzieć o formacji, to ta pierwsza jest spoko, możesz ją wybrać. Tak w sensie do grania. Więc możesz ją jak najbardziej wybrać. X oczywiście, na górę, X. No i wybierasz teraz karty, masz całe pole do popisu wszystkich zawodników do wyboru, jakich tylko Messi. Chcesz. Powiem ci szczerze, że tego środkowego pomocnika, którego masz, no to on nie jest jakiś najlepszy, więc wybierzmy może prawego obrońcę do zestawu. O, i tutaj już jest nieco ciekawiej. To kogo bierzemy? Tego. No dobra, to Cezara Spiliqueta. Bo co, bo Chelsea, tak? Tak. Pomijam fakt, że Cezara Spiliqueta w tej FIFA zapomniał totalnie, jak się uczy. Dobrze, jak się biega, przepraszam. Kolejna pozycja, oczywiście wybieramy. I teraz tak. O, karty z Ligi Mistrzów i to same karty z Ligi Mistrzów, niebieskie. To kto będzie teraz do wyboru? Druga. Dobra, bierzemy w takim razie drugą, Niklas Süle, lecimy dalej. I co, teraz bramkarza jeszcze, no to tak. Do Niklasa Süle Manuel Neuer. Manuel Neuer byłby idealny, no i... Kogo bierzemy? Szybkie myślenie, tego. Okej, okay. Bierzemy drugiego środkowego obrońcy. To może Ramos albo Varan. Ramos albo Varan, fajnie by było, chociaż ja ci nic nie mówię, ja ci nic nie podpowiadam. To są twoje wybory. Kogo teraz bierzemy? Ostatniego. Cudownie. I na lewej obronie będziemy mieli kogo? Okej. Okay. Ostatniego. Dobrze, dalej lecimy. No i zaczynamy jakieś delikatne zgranie mieć. Jakby się tutaj coś jeszcze unormowało z Premier League, to by było naprawdę dobrze. O Jezu, nie jest to Kevin De Bruyne. Biorę ostatniego. Okej, okay. Karta Once to Watch Alana, zapraszam. I to jeszcze z cieniem, to jest bardzo dobrze. To teraz wracamy na napad i kompletujemy cały atak z przodu. I kto będzie oprócz Messiego? To brzmi realnie, to brzmi sensownie. Takie są fakty! Lewy napastnik. Wspaniale. Jezu, ale słabo, dramatycznie słabo. Kogo bierzemy? Nie wiem, bo wybór nie jest za fajny. Z ławki rezerwowych jeszcze możemy spokojnie wyciągnąć kogoś naprawdę interesującego. O, i już się robi fajnie. Już się robi fajnie, jak najbardziej. Kogo bierzemy? Ostatniego. Okej, okay. I to w takim razie Aspi by mógł pójść na środek. O, i tutaj jest naprawdę nieźle. Drugą. I teraz wybierasz kolejną kartę. I... O. Oho, kogo bierzemy? Trzecią. Griezmann, dobrze. Antoine Griezmann w wersji Road to the Final. I kolejna karta to będzie kto? O, proszę.
trzecią. Podęsę, dobrze, zapraszam jak najbardziej. To mamy w sumie dwóch lewoskrzydłowych z Premier League, ale ciekawi, są obaj ciekawi. Naciskamy X i teraz jakiś napastnik, jakiś interesujący napastnik. Druga. I fantastycznie, Timo Werner, więc będziemy mieli identyczny atak, jak mamy normalnie w rzeczywistości w składzie. Tylko tutaj będzie to once to watch, a u nas mamy oczywiście jego wersję za Foot Champions. Przedostatnia. Neymarito, fantastycznie, dobrze, bierzemy i lecimy dalej. Neymar, to się naprawdę robi ciekawy skład, tylko jak ja mam to wszystko ze sobą połączyć, to już będzie trochę problematyczne. Kto teraz? Tego to ja nie wiem. To kto teraz? Kto ci się... Druga. Okej, okay, Bowen. Okej, okay, to nie jest najlepszy wybór, ale niech będzie. I dalej... Okej. Nkunku, Pepe, Jorginho. Co? No, tak się nazywają. Czy tutaj jeszcze... A tu już nie pomocnik, to obrońca. Środkowa. Środkowa, Alphonso Davies. Jeszcze jeden obrońca, później bramkarz. I tym, co mamy, tym gramy. Okej. Okay. Alex Telles, okej, okay, ewidentnie lecisz w karty jakieś specjalne, jakieś wyjątkowe. I kolejna karta, w sumie ostatnia, na bramkę. Kogo weźmiesz na bramkę? Ostatnią. Ostatnią, na pewno? Tak. Jesteś pewna? Tak. Może jednak? A co nie, może jednak? No, czy coś innego jednak? Nie, ostatnią. No, dobrze, ja poproszę opada, dziękuję bardzo. Chociaż nie, jeszcze menedżera musisz wybrać. Jeszcze menedżer, proszę bardzo, jeszcze menedżera wybierasz. I uwaga, kogo z menedżerów weźmiesz? Dobrze, Antonio Conte, zapraszam bardzo serdecznie. Ja dziękuję bardzo, młoda, miłego życia i papa, cześć. Pa, pa. Patrzę na ten skład i już teraz wiem, że łatwo być nie będzie, ale no umówmy się, ja sam się na to pisałem w momencie, w którym tak jakby podpisałem pakt i stwierdziłem, że hej, będziemy w ten sposób grać. Niestety totalnie nie mamy jak połączyć tutaj kogokolwiek ze zgraniem, w sensie jeżeli chodzi o bramkarza, będziemy musieli mieć bramkarza bez zgrania kompletnie. I był wcześniej Neuer, później był Pope, który by tutaj pasował, ale no niestety Hania zdecydowała się wziąć Vargasa. No dobra, ostatecznie zdecydowałem się na taką, a nie inną wersję tej ekipy. Będzie tutaj oczywiście kilka zmian od samego początku, ale nie wiem totalnie, czego mam się spodziewać po tej drużynie. Nie wiem, czy oni realnie będą w stanie się przeciwstawić jakkolwiek napierającym siłą przeciwnika. Mam nadzieję, że tak, ale sami dobrze wiecie, że FIFA rządzi się swoimi prawami, a tutaj ekipa naprawdę mocarna. Clarence Seedorf, atak złożony z Sadio Mane, Ronaldo i Messiego. Naprawdę bardzo, bardzo groźny. Najbardziej się boję Sadio Mane, ale cieszę się, bo też z drugiej strony mam go u siebie i zobaczymy, co ten fantastyczny Senegalczyk potrafi w praktyce. Mam nadzieję, że Courtois, mimo faktu, że nie ma totalnie nikogo do zgrania, będzie jakkolwiek prezentował umiejętności. Ja teraz niestety straciłem tę piłkę w bardzo głupi sposób. O Jezus Maria, jak ten Ronaldo zostawił tam wszystkich! Ruszyłem się, Courtois, na całe szczęście bramki nie ma. Matko jedyna, dobra, to było ostatnie ostrzeżenie. Ja muszę wprowadzić zmiany, które już oczywiście przygotowałem. Pozbyłem się tak jakby... w cudzysłowie pozbyłem się Cezara Azpilicuety, wywaliłem też Jorginho, no i poszły tam troszeczkę ofensywne. Jezus Maria, nie, Courtois, jakim prawem, przecież on będzie uderzał lewą nogą, Messi lewa noga, to jest lepsze love sto... Dlaczego ja... Ja tę piłkę przejąłem. Pa mać, no mikrofon mi się jeszcze rozło... Ja pierdolę. Ale dobra, już zakasamy rękawy i bierzemy się do roboty. Dobra piłka do Neymara. Neymar po długim... Chyba trochę za słabo uderzyłem. Niestety to nie zakończyło się trafieniem. Messi, dobra piłka do Neymara. I Neymar, Neymar, przedłużmy sobie to. I Neymar, dobrze, 2 do 1. Spokojnie, wracamy, wracamy na luzie. Te dwa gole to był taki handicap, kurde. Jakbyście na kuponie postawili, to dokładnie tak samo my tutaj zrobiliśmy, żeby ten pierwszy mecz był ciekawszy po prostu, nie? Dokładnie dlatego. Tylko teraz jeszcze jakby obrona się ogarnęła. Dobrze, bardzo ładna interwencja. I Messi, już ruszamy z kontratakiem. Fajnie, piłka do Neymara. I Neymarito, zagraj znowu do Messiego. Dlaczego nie wszedł mi zwód? Miało być heel to heel i ładne wypuszczenie Lionela. A tak, to tam jest lipa totalna, bo tutaj jest już potężny Cristiano. Jak nie bateria, która się rozładowała w aparacie, to rozłączający się mikrofon. Ja tutaj większym dla mnie przeciwnikiem jest faktycznie złośliwość rzeczy martwych, niż faktycznie rywal, z którym gram. No dobra, rzut rożny, Robertson, dośrodkowanie, tam jest Timo Werner, ale jednak Courtois piąstkuje i będzie miał Sadio Mane przeciwnika dobrą okazję do oddania strzału, tylko gdyby Alan, gdybyś ty trafił jeszcze w piłkę, chłopie, to by było naprawdę świetnie, musiałem się ratować ślizgiem, ale no to był jakiś dramat totalny.
Z wysokiego pressingu nam już nic nie zostało. Tu przeciwnik leci, Clarence Seedorf znowu mija jak pachołka. Co jest grane? Ci obrońcy są tak drewniani, że tym się nawet nie da bronić. Ja przechodzę przed napastnika, przed jego gościa, zasłaniam mu dosłownie dostęp do piłki, a on i tak tego nie przejmie. No, jeszcze niech wpakuje mi z rzutu wolnego i to już w ogóle będzie idealna sytuacja wtedy. Messi. Nie, chłopie, tak się nie bawimy. Ty strzeliłeś mi dwie bramki i przez to, że ja nie byłem w stanie w ogóle siedzieć przy konsoli. Tak się nie bawimy. Kapa zgubił tutaj Andy'ego Robertsona, a ten będzie na pewno dośrodkowywał do Ronaldo. Dobrze, tym razem Chilwell jakimś cudem jednak doskoczył do piłki. Szkoda, że w momencie, w którym kryłeś całego słupka, tego nie zrobiłeś. 6-1. To jest chyba marnowanie mojego i waszego czasu po prostu. Oho. Oho, Telesz się urwał jak rasowy skrzydłowy. No, Jezu. Dobrze, przynajmniej Neymar tam był, dobił, fantastycznie, kolejne trafienie, spokojnie, 6-2 w 40 minucie to jest jeszcze spokojnie rezultat do odrobienia, tak mi się przynajmniej wydaje, nie? Jak sami widzicie, lewy obrońca to dość wyjątkowa pozycja dla mojego serduszka. Sadio Mane, dobra piłka, to jest Bowen, niemożliwe, ale to jest Bowen, strzela finezyjnie, ajajaj, tam chciałem zrobić Ronaldo Chopa, ale Bowen chyba nie wie, co to jest. Dobra, zrobimy potężne dośrodkowanie Neymarem, tylko że tam jest Sadio Mane, on akurat gigantem jakimś nie jest, jeżeli chodzi o grę głową. Czemu on się tam akurat ustawił? Nie wiem, ja wiem, że jest napastnikiem i tak jakby gra to w ten sposób interpretuje, ale mogliby tak jakby popatrzeć na to z nieco bardziej realnej strony, tak jak teraz, Messi. 6-4. I widzicie, gdyby nie te pierwsze 5 minut, gdzie wykorzystałem raz wszystkie przerwy, a dwa, gdzie padła mi najpierw kamera, chwilę później mikrofon się odłączył, no to tutaj byśmy już mieli zupełnie inny rezultat. To by było 4-4 na dobrą sprawę. Już jest Sadio Mane, Laporte, Mane! Poprzeczka, nie! Jakby to było 6-5, to przeciwnik by totalnie miał już tak obsrane gacie, że głowa mała, ale niestety nie ma. Alan, ale Ben Chilwell, fajnie, tym razem nie popełnił żadnego błędu i Lionel Messi. Widzę cię tam z przodu, jesteś Bowen, no dobrze, no niech będzie ten Bowen, bardziej chciałem zagrywać do Neymara, do którego ostatecznie ta piłka dotarła i Neymar znowu podłącza Bowena. Bowen, no dobrze, to jak już tutaj jesteśmy, Bowen, to oj, gdzie jest pan Alan? Alan, na raz poszedłem, tylko nie to. O nie, Cristiano Ronaldo, ależ się zabawił z Teleszem. Teles, ależ świetnie wrócił Brazylijczyk i teraz mamy szansę na kontrę. Z drugiej strony Mane, fajnie wypuszczony na skrzydle Bowen i ten Bowen może zagrać precyzyjną piłkę do Senegalczyka i Senegalczyk, ale się dałem zrobić jak Polska na mundialu w 2018 roku. Niestety gola nie ma, ale to jest jeszcze 10 minut, 10 gorących minut, przez które my spróbujemy powalczyć o tę dogrywkę. Cristiano Ronaldo, tylko teraz nie możemy go... Nie! Ja nacisnąłem te kółko jakieś pół godziny temu. Teleż, ty debilu mały. No nie, no musicie mi uwierzyć, ja to zrobiłem wcześniej. Ja to naprawdę zrobiłem, zresztą ja to kółko naciskałem, żeby to była walka bark w bark. O Jezu, no to jest przykre. To jest niestety przykre i wydaje mi się, że to już w tym momencie będzie przypieczętowanie naszego... naszego losu, chociaż chłop bardzo, bardzo wyraźnie kręci głową. W tym momencie patrzy wyraźnie w lewą stronę i... Courtois jest na tej bramce po prostu chyba tylko, żeby był. Chłop broni jak Kepa, totalnie na alibi, nawet bez alibi, on się nie rzucił w tamtym momencie. Świetne, naprawdę świetne. Szkoda, bo w tym meczu naprawdę złapaliśmy te momentum w drugiej połowie. Sami widzieliście, było to realne. Oj, jeszcze będzie tutaj bramka, jeszcze będzie Messi, jeszcze będzie zabawienie, coś tam jakimś cudem Chilwell uratował, ale to niestety jest porażka 7-4. No szkoda, no tak jak mówię, możemy odjąć te dwie bramki na początku stracone i przegraliśmy ten mecz w rzeczywistości 5-4. Szkoda, złośliwość rzeczy martwych dała się bardzo, bardzo mocno we znaki i niestety muszę uznać wyższość przeciwnika,
a jej nie uznaję i nie robię tego. Niby muszę, ale nie muszę. Gówno, nie będziecie mi mówić, jak mam żyć. Czy to był mój największy comeback w historii kanału? Otóż nie, no niestety, moi drodzy, wybaczcie, ale ja starałem się, ja próbowałem, ja naprawdę walczyłem, ja te paczki, nawet te gówniane paczki, zostawię na live'a charytatywnego. Pamiętajcie, moi drodzy, o akcji paczki na charytatywne. Zostawcie swoje nagrody, zostawcie nagrody czwartkowe, zostawcie jakąkolwiek paczkę, jaką teraz dostaniecie właśnie na ten livestream, gdzie będziemy mogli... No w sumie ten żeton drafta też zostawię, nie ma co, nie będę nawet próbował robić teraz drugiego podejścia, mimo iż ten mecz i moje zachowanie w nim było żałosne. No to nie będę tego robił, bo już niedługo najważniejszy weekend w roku i mam nadzieję, że po raz kolejny zrobimy tam coś magicznego. Trzymajcie się i do zobaczenia i pa, pa, cześć! Bajo, jajo!